Tu znowu mam 7. Dalszy ciąg. Factorio na modach. Angels popsowych wersji 0.16. Dobra. W poprzednim odcinku troszkę wytłumaczyłem mniej więcej, co się dzieje w naszej fabryce. Jeżeli ktoś jeszcze czegoś nie rozumie, to czekam, to proszę komentować w filmiku. Będę tłumaczył. A teraz będę tu... Teraz powiem, co, jakie zmiany zaszły w naszej fabryce od czasu od ostatniego streama. Tak, przede wszystkim zobaczycie, że już większość technologii została zbadana. Trochę nam ostatnio zostało takich pierdółek jak ekwipunek do pojazdów, ekwipunek postaci i tak dalej. Większość już tego została zbadana. W sumie zostały już tylko badania te wymagające nauki kosmicznej oraz badania, jeszcze parę badań modułowych oraz butle z gazem, których z jakiegoś powodu w ogóle się nie da zbadać. Dobra. Potem troszkę się zająłem produkcją plastiku. Mianowicie odkryłem, że można dużo bardziej ją ulepszyć, uwydajnić. Trzeba było zamienić rafinerie gazowe na zaawansowane rafinerie gazowe. One tym się różnią, że mają 4 wyjścia. I generalnie, kiedy jest ten proces przetwarzania naturalnego gazu na propan, butan, metan, etan, butan, to możemy dodać tutaj również gaz syntezę. Syntezy do tej pory nie używaliśmy. Produkuje się ją z gazu rezydualnego, którego do tej pory po prostu głównie pompowaliśmy w atmosferę, więc się przydaje w końcu. Proces jest bardzo łatwy. Ładujemy gazy rezydualne do krakerów razem z parą wodną i mamy gaz synteza. Potem ten gaz synteza ładujemy do tych zaawansowanych rafinerii i w ten sposób zużywamy 2 razy mniej naturalnego gazu. Pokażę wam to na produkcji. Może tak. Metan. Metanol, gaz, metan. Więc tak, wcześniej bazowaliśmy na prostym procesie. Ze 100 wynaturalnego gazu produkowaliśmy 50 metanu. Teraz, kiedy dodajemy syntezę, ze 100 wynaturalnego gazu dostajemy 90 metanu. Oraz jeszcze tlenek węgla, który ładujemy do atmosfery, bo nikogo nie obchodzi. No i jak z czegoś, z czego i tak nie korzystaliśmy, co było śmieciem, zaczęliśmy to wykorzystywać. Mamy prawie 2 razy więcej metanu. To jest duży profit. Trzeba było tylko przerobić rafinerię, ponieważ trzeba było pozamieniać na zaawansowane rafinerie gazowe, które są większe od zwykłych. Ale generalnie działa. A przy okazji jeszcze nie wspomniałem. Rafinerię tworzył Kamil Goral w oryginalnej formie, więc propsy dla niego. Już dawno nie zaglądam na serwer, ale w każdym razie dzięki za to, co do tej pory zdążył zrobić. Dobra. To była pierwsza rzecz, którą się zająłem. Generalnie teraz mamy już wystarczająco plastiku, nadmiar nad metanu, więc nie przewiduję na razie dalej się z tym bawić. Dobra, potem zająłem się betonem. Generalnie, jak widzicie, większość bazy jest już zamieniona ze starego, zwykłego betonu na ten żel beton. Czy ten żel beton jest jakoś dużo lepszy? Stary beton miał 140%, żel beton ma 150%, więc jest lepszy. Troszkę, ale zawsze. A poza tym dużo ładniej wygląda, jest jaśniejszy. Więc fabryka jest taka mniej depresyjna, bym to nazwał. Więc już jeszcze małe kawałki zostały w tym starym betonie. Generalnie jak już betonuję na nowo, to staram się również trzymać, żeby nie było jakichś wystających krawędzi, żeby to w miarę wyglądało. I zająłem się też produkcją. Dostawiłem dodatkowe fabryki żelbetonu. Wcześniej tutaj była produkcja żelbetonu, to ją wyniosłem tutaj. Dostawiłem dodatkowe fabryki i tutaj się wtedy zmieściło dodatkowe automaty produkujące zwykły beton. Produkcji cementu nam starcza, więc mamy 3 razy więcej żelbetonu.
I teraz generalnie już nie miałem problemu. Jak już postawiłem trzy automaty od żelbetonu, to już nie miałem żadnego problemu z jego brakiem. Wtedy to non-stop go brakowało. No i dobra. To by była druga rzecz? Nie. To była rzecz 1,5. Dobra. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem, jest Invar oraz Nitinol. Nie wiem, czy on czasem po polsku nie nazywał się Nitol. Jesteśmy już na miejscu. Do produkcji Nitinolu potrzebowaliśmy niklu. Przy okazji produkcja tytanu i nitolu wymaga dokładnie tego samego. Nawet Nitinol wymaga więcej tytanu niż tytan. Co jest zabawne. W każdym razie trzeba było dorobić produkcję Nitinolu, znaczy niklu. Nie korzystałem z najlepszej wersji, ta, która by korzystała z palet, ponieważ troszkę zbyt skomplikowana była, więc podobnie jak z tytanem poszedłem nieskomplikowaną wersją. Produkujemy, znaczy tak, dowozimy rudę, którą również musiałem zrobić produkcję. To ona jest tego chyba średniego poziomu, że wymaga, tak, to jest sortowanie niklu, wymaga kryształowych katalizatorów. Zostawiłem kolejną stację. No i tutaj jest dowożona ruda. I tutaj jest tak, tutaj jest procesowana. Potem ładujemy ją z kwasem siarkowym i otrzymujemy katody. Potem katody wytapiamy i już mamy sztabki. Więc ten proces nie jest zbyt trudny. I potem tak, dodałem również dodawanie niklu do tytanu, ponieważ nikiel jest mniej skomplikowaną rudą, więc mniej katalizatorów zużywa, więc opłaca się nam go dodawać do tytanu. Potem postawiłem fabrykę. Oj, sorry, to jest tytan. Potem fabryka, to znaczy już taka nitoinolu, nie była aż zbyt skomplikowana, tylko dodałem tak, skrzynki żądające i tyle. Jego się nie da skręcać, od razu się wytapia sztabki. One idą pociągiem, lecą do bazy i tam już są używane. Przy okazji również zrobiłem fabrykę Invaru. Długi czas Invar nam blokował różne ciekawe rzeczy. Okazało się, że on jest bardzo prosty do zrobienia. Trzeba po prostu stal i nikiel zmieszać ze sobą. Skoro już mamy produkcję niklu, to od razu zajmę się Invarem. Jest dokładnie tak samo jak Nitol. Potem do pociągu i do bazy. Co nam odblokowało kilka ciekawych rzeczy. Dobra. Jesteśmy z powrotem w bazie. Teraz pokażę, jakie fajne rzeczy nam odblokował Nitinol oraz Invar. Głównie to są rzeczy do ekwipunku. Więc zapewne, jak zauważyliście, poruszam się już znacznie szybciej niż ostatnio. To jest właśnie dzięki temu, że zamieniłem wszystkie egzoszkielety na egzoszkielety Mark III. One chyba właśnie Nitinolu wymagały. Zobaczmy. Mamy zwykłe szkielety. Tak, drugie wymagały tytanu, więc w sumie już mogłem dużo wcześniej zrobić, ale nie zauważyłem. A trzecie wymagały nitinolu. Nitinolowe giry. Zobaczcie, będę to kaleczył, bo nie pamiętam polski nazw. Wytwarzamy po prostu z nitinolu. Natomiast łożyska, tak jak podobnie do tytanu, wytwarzamy, musimy dodawać smar. Czyli tworzymy kółeczka, potem dodajemy smar, ładujemy kółeczka z nitinolem i mamy łożyska. Więc jak już mieliśmy nitinol, to nie było zbyt problemu. Więc to sobie pozamieniałem. Ponadto mogłem jeszcze zrobić sobie, razem z Invarem mogłem zrobić sobie, zupgrade'ować lasery do Mark IV. Energy Shield Mark III to chyba mogłem sobie zupgrade'ować przy pomocy baterii litowo-jonowych. A nie, to wymagało procesorów. Dalej na razie nie możemy
zupgrade'ować, ponieważ to wymaga lepszych modułów, których jeszcze nie produkuję. Obecnie produkujemy moduł do poziomu trzeciego. A poza tym baterię sobie zupgrade'owałem i póki co jeszcze nie mogę zupgrade'ować reaktorów, ponieważ one wymagają również modułów poziomu czwartego i wyższego. A jak już będziemy je mieli, to resztę składników mamy. Ponadto mogliśmy jeszcze parę rzeczy do czołgu powkładać, między innymi lepszy czołgowy, czy pojazdowy reaktor jądrowy. Gdzie on się znajduje? Tutaj gdzieś. Tak, chociaż one w sumie nie wymagają nitynolu. Lepszą tarczę mu wstawiłem oraz lepszy również lasery. Tak? Dobrze mówię? Tak, Mark 4. Mark 2, Mark 3 wymagały inwaru, Mark 4 wymagają tytanu. Lepszych na razie nie mogę, ponieważ nie mamy jeszcze baterii srebrzano-cynkowych. A, jeszcze ulepszone silniki im dałem. Więc mamy już całkiem fajne uzbrojenie. Nie mogę jeszcze tylko zbudować czołgu trzeciego poziomu, ponieważ on wymaga wolframowo węglanych płytek. Tungsten to chyba wolfram, o ile się nie mylę. Więc dopóki nie zajmiemy się wytwarzaniem wolframu, to póki co jeszcze nie będziemy go mieli. Tak, dobrze mówię? Tak, to jest wolfram. A do tego musimy zrobić jeszcze sobie oczyszczanie kryształów. Myślę, że to jest w liście do zrobienia w ostatniej kolejności, ale niekoniecznie już teraz, jako następna rzecz. No i cóż, generalnie mamy już dużo rzeczy poodblokowywanych tutaj. Do najlepszych rzeczy brakuje nam jeszcze tych lepszych modułów. Tam poziomu od 4/4 wzwyż, co jak się tym zajmiemy, to będziemy mogli już chyba prawie wszystko produkować. Do tych najlepszych power zbroi potrzebujemy, o, tą potrzebuje modułów, a ta zbroja Ironmanowa wymaga miedzi wolframowej. Jak już będziemy mieli produkcję wolframu, to nie będzie trudne do utworzenia. Wtedy będziemy mogli sobie coś naprawdę fajnego odpicować. Nie wiem, ten czołg ma siatkę 10 na 4. Ten ma 10 na 6. Mark 3. Więc jeszcze parę kolejnych rzeczy moglibyśmy sobie do niego wrzucić. Nie wiem, powiedzmy ulepszone silniki czy coś takiego. Na pewno będzie bardzo ciekawe. No i do tego będę dążył. Dobra. A właśnie, to jeszcze ostatnia rzecz, którą mam tutaj do poruszenia. Mianowicie dwa dodatkowe mody, które wgrałem. Jednego to moglibyście już zauważyć, zapewne. Polega on na... Nazywa się Progressive Running. Polega on na tym, że postać rozpędza się podczas biegu. Ten mod okazał się niemalże wymagany po wstawieniu tych właśnie egzoszkieletów Mark 3. Ponieważ wtedy poruszać się na małe dystanse, powiedzmy kiedy coś wstawiam albo kiedy chcę coś podnieść, stało się praktycznie niemożliwe, bo jednym małym naciśnięciem postać duże kroki już robiła. Ten mod okazał się bardzo, bardzo przydatny. W sumie aż tak bardzo nas nie spowalniał. Ktoś mógł pomyśleć, że właśnie to będzie denerwujące, to ciągłe rozpędzanie się, ale postać się rozpędza dosyć szybko. A dzięki temu możemy delikatne kroczki bardzo, bardzo szybko, bardzo przyjemnie robić. Bez jakiegoś kombinowania, wyjmowania egzoszkieletów i tak dalej. Dobra, więc to jest pierwszy mod. Drugi mod, który zainstalowałem, się nazywa Equipment Hotkeys. Zobaczmy. Equipment Hotkeys. Dodaję głównie te trzy rzeczy. Polega na tym, żebyśmy mogli sobie szybko włączać i wyłączać różne rzeczy. Przykład, o, możemy wyłączać Noctowizję, możemy wyłączać egzoszkielety.
tylko to czasami się kłóci z rozpędzaniem. O, teraz niby egzoszkielet jest włączony, ale nadal nie biegam. A teraz biegam cały czas, szybko. O, a teraz działa poprawnie. Więc czasami się to kłóci, ale jak już nam działa dobrze, jeżeli nie korzystamy z wyłączania egzoszkieletów, a właściwie dzięki temu Progressive Running nie musimy ich wyłączać, bo jak, jeżeli chcemy jakieś delikatne rzeczy robić, to możemy to robić małymi kroczkami. To działa ok. Natomiast wyłączanie roboportów bardzo się przydaje, kiedy dorzuciłem coś takiego jak Automatic Cutter. To jest z nanobotów. Te dodatki nanobotowe. Tutaj mamy całe gamę tych dodatków. Wcześniej głównie korzystałem z tego Belt Immunity Equipment, żeby pasy transmisyjne na nas nie przenosiły, bo to trochę irytujące bywa. Oraz Nanobotic Logistic Interface, aby nasze działo nanobotowe mogło współpracować z systemem logistycznym. Teraz sobie dodałem jeszcze dwa kolejne. Wziąłem ten Automatic Item Retriever. Znaczy, że jeżeli coś położymy na ziemię, to system logistyczny automatycznie... Ejku, popsułem. Dobra. System logistyczny automatycznie to wtedy oznacza jako do wzięcia. Tak zrobimy. Dobra. To się przydaje w momencie, kiedy powiedzmy przez przypadek podniesiemy Power Armor i przez to wysramy się całą masą rzeczy z ekwipunku. A, wy boty tego nie zbieracie. O, okej, dobra, za późno. W każdym razie teraz możemy bardzo szybko pozbierać te rzeczy, ponieważ one będą automatycznie... O, może to nie działa aż tak szybko, ale w sumie działa. Te rzeczy będą automatycznie oznaczane jako do wzięcia. Dobra, pomogę im trochę. Nie działa aż tak szybko jednak. Ale generalnie działa. Jest całkiem spoko. No i jest jeszcze coś takiego jak Automatic Tree Cutter. Znaczy, że jeżeli podejdziemy do jakiegoś drzewa, to system logistyczny automatycznie je oznaczy do ścięcia. To troszkę się kłóciło, kiedy jechaliśmy pociągiem. Wtedy w trakcie jazdy boty nam wyskakiwały, żeby ściąć jakieś drzewo. Więc dlatego przydaje się ten mod do wyłączania. Do wyłączania roboportów. Dzięki temu już mogę sobie wyłączyć roboporty. Podczas jazdy pociągiem już roboty mi nie będą wyskakiwać, żeby losowe drzewa ściąć przy trasie. Dodatkowo ten mod jeszcze ma taką opcję, żebym ją tutaj zobaczyć, mod settings per player, że włączanie lub wyłączenie roboportów. Kiedy to jest zaznaczone, to kiedy wchodzimy do pociągu, to on automatycznie nam wyłącza roboport. Więc teraz już nawet nie trzeba się bawić ten hotkey, tylko po prostu wsiadamy do pociągu i on już automatycznie nam załatwi to, żeby podczas jazdy pociągiem roboporty nam nie wskakiwały. Dwa bardzo fajne mody, dodam je do listy. I generalnie również je polecam. No, to chyba tyle. Sporo godzin mi zajęło robienie tych rzeczy, więc mam nadzieję, że ten materiał jakby skompresowany w tej formie dużo lepiej się będzie oglądać i dużo lepiej będzie ogarnąć, co się dzieje w fabryce i co się zmienia. No, a poza tym w międzyczasie zajmowałem się jeszcze takimi jakimiś duperelami, na przykład tutaj nam się zablokowała produkcja piasku do cementu, ponieważ tutaj się nam nastakował, błoto nam się nastakowało. No więc więc już takie rzeczy już nie będziecie musieli oglądać. Po prostu je będę mówił, znaczy będę je robił, nawet nie muszę o tym mówić. No więc generalnie uważam, że to będzie dużo lepszy format już dla końcowej tej naszej jakby fabryki, końcowej, no w takim końcowym stadium. Generalnie moim celem, to będę już trochę miał fajniejszy cel. Nie tylko zbudować rakietę, ale mieć jakiś fajny ekwipunek, powiedzmy. Żeby mieć powiedzmy najlepszą zbroję, najlepsze działa laserowe. Generalnie ekwipunek maksymalnego rzędu. Potem się pobawić trochę nim. A potem, no cóż, no
wyprodukować każdą rzecz, powiedzmy mniej więcej. I wtedy w sumie można nawet się zająć rakietą i takimi innymi rzeczami. Generalnie nie chcę tylko wystrzelić rakietę, ale również mieć, wyprodukować wszystko mniej więcej, co by było fajne w tym modzie i fajne do pokazania. I to pokazać. No a potem myślę jakoś się pożegnamy na dłuższy czas z Bobsmodami. Mam nadzieję, że w międzyczasie też przyjdzie patch 17 i wtedy zajmiemy się nim, a mody odstawimy na jakiś czas na bok. Okej. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Jakie macie uwagi co do nowej formy serii, tej serii. A z mojej strony to póki co tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!